Cześć wszystkim, tutaj Karol z Klimatyzacji Katowice. Jak widzicie, wokół mnie wielki rozpiernicz, więc dlatego miałem nie nagrywać filmu, ale mówię, kurde, z drugiej strony, jak wam nie pokażę, jak nie nagram dla potomnych, to będzie kiepsko. Aktualnie jeden wielki rozpierdziel w studiu, ponieważ robimy przebudowę, robię tak naprawdę, w większości ja. Trochę się tutaj pozmienia, albo wszystko się tutaj zmieni. W tym miejscu możecie zauważyć fragment suwnicy, tutaj element jeżdżący, rolki z deskorolki, tak, tam coś metalowego, tutaj belka drewniana, taki dźwigar, jak się stosuje do budowy mostów, tutaj takie resztę elementów suwnicy, które będzie jeździć w poprzek. Żeby to wszystko wypozycjonować, no to trzeba było sobie zrobić jakieś takie podkonstrukcje, zrobić tutaj płaszczyznę, przyświecić laserem, a jak? I wszystko już teraz mam wyregulowane, będę robił tutaj kratownicę pomiędzy. Efekt końcowy zobaczycie na pewno na końcu. Ściany będą wyklejone gąbką, będzie nowe oświetlenie i w ogóle. A po co coś takiego? A po to, że w większości niestety nagrywam sam, nawet jeżeli będę miał jedną czy dwie osoby, więc jest to trudne do ogarnięcia i żeby to wszystko szybciej i sprawniej robić, to jest taka suwnica. Co ona będzie dawać, będę mógł wyregulować po całym pomieszczeniu, gdzie chcę kamerę, czyli do tego będzie podczepiona, do tego będzie podczepione to. Tutaj będzie kolejny wózek, który będzie jeździł prawo-lewo. Jeszcze będzie wózek, który będzie jeździł góra-dół. A do tego będzie przyczepiona jazda, która jeździ kamerą o 1,5 metra prawo-lewo i skręca głowicą. Czyli będzie na kozacko. Musi wszystko wyjść i niestety czasu coraz mniej. Chciałem skończyć do dzisiaj, a jak widzicie, w rozsypce. Fajnie by było pokazać już wam efekt końcowy. Więc do pracy, rodacy. I potem coś jeszcze na pewno nagram. Na dzisiaj koniec. Walkę trzeba zakończyć z takim stanem rzeczy, czyli dwie belki wypozycjonowane, połączone. Jeszcze brakuje mnóstwa, ale to naprawdę mnóstwa zastrzałów, więc jeszcze spokojnie. Sama belka to jest dniówka roboty, jak nie więcej. Hello wszystkim! Witajcie w kolejnym dniu rozgardiaszu i robienia suwnicy. Co wam mogę powiedzieć? Już coś dzisiaj zrobiłem, mianowicie ostatnio były tylko te poprzeczki, dzisiaj je tutaj połączyłem, więc od tego sobie zacząłem pracę i o ile cała konstrukcja już w dół jest w miarę sztywna, dalej stoi jeszcze na podpórkach, żeby była w jednej płaszczyźnie i tam już zacząłem robić krzyże. Można by to było pewnie szerzej zrobić, ale po co w ogóle to robię? Bo o ile w tej płaszczyźnie do dołu nie będzie nam się to wykrzywiać, o tyle, jeżeli, nie wiem czy to będzie widać, jeżeli naciśniemy nogą od boku albo zaczniemy to przesuwać, zaczniemy to wyginać, to niestety całość jeszcze ma tendencję do takich ruchów. Teraz zrobimy sobie zastrzały takie, żeby całość nie wykrzyżała nam się przy ciągnięciu, przy szarpaniu całą suwnicą, kamerą tak naprawdę, bo będziemy mieli dość dużą dźwignię tutaj, a następnie będę robił zastrzały w ten sposób, żeby już wszystko atomowo się tutaj trzymało, więc ani nie będzie całość się tak wykrzywiać, ani raczej nie będzie tendencji do odkształcania, ciągnę na środku, żeby się odkształcał w tą czy w tą stronę. Do dzieła! Kolejny etap za mną, krzyże już zrobione, przynajmniej w tej płaszczyźnie. Jedziemy dalej. I kolejny etap za mną, kratownica na górze i jeszcze sobie zrobimy teraz kratownicę na dole, tylko w odwrotnym kierunku. Kolejny piękny etap za nami, czyli kratownica
dołem, co prawda. Chciałbym jeszcze pospawać od samego dołu, ale to myślę, że dopiero jak będzie wisiała pomiędzy jedną a drugą belką, jak będzie wisiała jako suwnica, że będzie dostęp. Można by było jeszcze zrobić zaszczały, powiedzmy, odtąd dotąd, czyli tak pod ukosem, albo jeszcze tak, ale powiem Wam szczerze, już teraz dużo sztywniejsze to jest, chodzi prędzej na śrubkach regulacyjnych, które są na końcach. Jeżeli chodzi o jakieś ruchy na bok, no to praktycznie tego nie ma. Można powiedzieć prędzej, że właśnie rusza się tam na końcu, a nie rusza się, cała belka, a nie wygina się. Więc efekt myślę, że zamierzony. Zobaczymy, ewentualnie będę wzmacniał, jeżeli będzie taka potrzeba w późniejszym terminie. I w końcu mamy dzień, który przyniósł jakieś konkretne rzeczy. Mianowicie, jak widzicie, już beleczka główna wisi. I niestety jakiś inżynier Karol walnął się w obliczeniach i jest tu niezły spadek, jakieś 10 cm różnicy, tu jest wyżej, tu jest niżej, to nie jest, że się wydaje, bo jest spad dachu, niestety ktoś tu zawinił. No, ale są też bardzo dobre rzeczy, ponieważ belka waży teraz ze 120 albo więcej kilogramów, ale bez problemu da się ją na jednym końcu poruszyć jednym paluszkiem. Chodzi całość po prostu bajecznie i będzie gładkość ruchu. Więc rewelacja, wracam jutro, reguluję i jedziemy dalej. I kolejny dzień mamy za sobą, pokażę Wam może co się udało dzisiaj zrobić. Nie wygląda na zbyt wielkie postępy, ale postępy są znaczne. Czemu? Ta belka, która jest drewniana, która była przyczepiona do ściany, zyskała nowe podpory, jest już przymocowana, wypoziomowana do 0,5 mm w każdej możliwej płaszczyźnie, więc jest to naprawdę bardzo fajnie teraz zrobione. Ta belka została podniesiona już, jest podniesiona chyba o 10 cm, tak, do góry poszła, 10 cm jej brakowało, więc teraz jest w idealnym poziomie, ustawiane od lasera, w idealnej płaszczyźnie. I co to wszystko przyniosło? Czy to jest efekt pożądany? Czy to jest fajnie? Patrz ta. Niezależnie, czy pcham z tej strony, używając palca, czy pcham z tej strony, na przykład za to miejsce, to wózek idzie bardzo leciutko. Są jakieś tam wybroczyny gdzieś na górze, na belce, które trzeba będzie pewnie uzupełnić, żeby cała suwnica, cały ten kran kamerowy, czy jak ktoś tam zwie, chodził idealnie, ale po prostu jak na efekt końcowy zrobiony z części metalowej i z części drewnianej z belki. O! Wyszło bardzo, ale to bardzo dobrze. Co się jeszcze dzisiaj udało zrobić? To, za co zabiorę się jutro rano. Widzicie, ile kółek jeszcze pozostało, bo jeszcze trzeba jeszcze jeden wózek zrobić oprócz tego. Ale już mam tutaj przygotowane kawałki profila zamkniętego, poucinane tam chyba na 50 cm. I z tego będzie wózek, który będzie chodził tutaj po górze. Już łapki umyte, ale jeszcze się troszeczkę pobrudzę. Czyli mamy jeden taki kształtownik przychodzi od dołu, drugi kształtownik będzie przychodził od góry, ale niestety tego już teraz nie pokażę. I całość zapowiada się naprawdę bardzo dobrze i jest taka nadzieja i jest taka szansa, żeby jutro skończyć wszystkie wózki. A oprócz tego, który teraz Wam części pokazałem, będzie jeszcze jeden, będzie jeszcze piasta część kręcąca dookoła, ale to Wam pokażę już na gotowym przykładzie, za dużo tu mówić. I lecimy dalej, kolejny dzień, ale bardzo dobrze dzisiaj idzie. Jak widzicie, mam już dwie połówki wózka, który będzie sobie śmigał po tej głównej szynie, czyli jeden wózek od tej strony, drugi wózek od tej strony i ma to robić posób w tą stronę. Jest już zrobione, dodatkowo przyspawane śrubeczki. Jak to będzie wyglądało, tak dokładnie jak stoi, będzie nałożony tutaj od boku. Druga część wózka oczywiście od części prawej, od drugiej strony. I zamysł jest taki, odwrotnie, żeby to móc wyregulować górą, jest zrobiony
kątownik na wymiar, ale z możliwością regulacji. I po co to zrobiłem przykręcane? Po to, żebym mógł sobie jakby co, wyciągając, odkręcając ten kątownik, odkręcając cztery kółka, żebym mógł całością, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ściągnąć całą tą głowicę. Pracy dużo, trzeba to teraz skręcić w całość, pospawać od dołu, przymocować czy przyspawać w jakiś sposób jeszcze tą piastę, a efekt końcowy zobaczycie, jaki będzie. I kolejny etap za nami, etap milowy. Co my tutaj zyskaliśmy teraz dzięki temu wózkowi i co on w ogóle w sobie ma? No, teraz możemy poruszać się po studiu. W tą stronę, równocześnie w tą stronę, oraz jest tutaj jeszcze piasta, czyli możemy zmieniać kierunek naszej kamery. O, jeszcze brakuje nam osi do góry, do dołu, ale już funkcjonalność wzrosła. Dzisiejsze poczynanie ze studiem kończę. Wózek zrobiony, nic się tutaj nie zmieniło. Leżą dwie belki drewniane, docięte, oszlifowane i tutaj w środeczku jest klej. Musi to związać do jutra i robimy tutaj palisadę. Kolejny etap, można powiedzieć, że już prawie wszystko zrobione. Wszystkie wózki, zarówno ten, który jeździ prawo-lewo, ten, który jeździ po tej głównej belce wzmacnianej. No, może tam czegoś brakuje, ale tak naprawdę może nawet tych kółeczek nie trzeba będzie. Już wiem jedno, że wszystko zrobiło się mocno ciężkie i kółka kauczukowe, które są tu na górze i tu na górze, mocno się uginają. I niestety trzeba będzie dodać jeszcze po dwa kółka na każdą stronę. Nawet do tych wózków też trzeba będzie coś dodać, no bo całość, jak widzicie, urosła, staliwa doszło. No, ale są już pierwsze pozytywne efekty, że w miarę to wszystko fajnie śmiga. No jedyne te kółka, które się odkształcają, tutaj mamy zblocze oraz bardzo fajny odważnik w formie imadełka. Po co ta przeciwwaga, którą tutaj zastosowałem? Jest to dokładnie taki sam patent, jak mamy w windzie, żeby nie trzeba było aż takiej siły przykładać, żeby podnosić cały ten wózek. Postaram się to na samym końcu, tak jak mówiłem, po dodaniu wszystkich akcesoriów, wyważyć tak, żeby można to było bez problemu obsługiwać jedną ręką. Jak widzicie, wózek siedzi już na swoim miejscu. Niestety inżynier Karol pomylił kierunki i wózek jest zamontowany w drugą stronę, więc będę musiał 8 śrubków odkręcić i przerzucić całą jazdę w drugą stronę. Ale wszystko dalej wygląda bardzo obiecująco. Trochę się to tam giboce na kółkach się trochę ugina i tak dalej, ale myślę, że nie będzie to sprawiało żadnego problemu. Piasta z BM daje radę. Dołożyłem też balastu, więc mamy już młotek i inne rzeczy. Oczywiście będzie to zastąpione czymś w innej formie. Zblocze puszczę w tą stronę i linka będzie przechodziła po tej stronie. No musi być ten balast jakoś umocowany, ale co mi już to dało, dobrałem po prostu ten balast do wagi wózka. Jestem w stanie teraz jedną ręką podnieść sobie na daną wysokość. Wózek zostaje, ciach opuści na daną wysokość. Troszeczkę jest to jeszcze teraz za lekkie. Jak dojdą halogeny od boków i tak dalej, no to nie będzie to wystarczające, ale działa dobrze, jak na chwilę obecną, i na dzisiaj to koniec. Co to malujemy? Kolejny dzień zmagań i co w dniu dzisiejszym? W dniu dzisiejszym, jak możecie zauważyć, będę wyklejać pianki na ścianę. Są już porozkładane, szkoda, że nie zrobiłem tego troszeczkę wcześniej, ponieważ były zapakowane w takiej formie i powkładane w takie prostopadłościane z kartonu i niestety przy pakowaniu sprzedawca, akurat z tamtej strony to było, ale popodwijały mu się te pianki, trochę są zrolowane, trochę są odkształcone, szczególnie widać to na tej ostatniej piance. No i niestety w tym przypadku czas spędzony w pudełku nie służył tutaj, ale co dzisiaj? Dzisiaj porozkładane,
wszystkie pianeczki prostują się. Będę je zaraz natryskiwał klejem. Klej mam taki z Bola, jest to klej do tapicery, pianek wszelakiego zastosowania i w motoryzacji, i na przykład w studiach filmowych. Co dzisiaj? Pianeczki na ścianę, mam nadzieję, że pójdzie mi to bardzo sprawnie. Wszystko już przygotowane, wysprzątane, poodkurzane sufit, podłogi, ściany przejechane szmatą, drzwi dodatkowo, szczególnie w okolicach klamki, odtłuszczone nitrem, więc przygotowania pełną parą, a teraz tylko pozostało to, co najlepsze, czyli robota! Jak widzicie, podłoga też przygotowana do położenia wykładziny, więc jeżeli pójdzie mi to wszystko sprawnie, to dzisiaj wygląd studia powinien się zmienić o 360 stopni? Nie, bo było to samo, o 180 stopni! I w międzyczasach wyszło, że niestety te pianki, które zamówiliśmy, nie są najprostsze, nie trzymają idealnie wymiarów, nie można tego kłaść tak, pryskać klejem i bach, 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 tylko najlepiej używać lasera, poziomicy, znaczyć te wszystkie linie i tak dalej i wiedzieć mniej więcej, gdzie chcemy przykleić piankę, gdzie ona ma mieć ranty dolne, ranty górne, żeby wszystko kupy dupy się trzymało. I tak nie będzie idealnie, będzie widać łączenia tak jak na tamtej ścianie, ale niestety, tak jak widzicie, ten pasek i ten pasek jest mniej więcej w linii, a te pianki były dwie trochę dłuższe. Niestety nie skontrolowałem tego wcześniej i nie wiedziałem, że to będzie tak źle wyglądać, więc to niestety już musi tak zostać. Te wszystkie ranty nie są idealnie proste. Tutaj robię to do linii i widać różnicę, więc człowiek uczy się na błędach. Jeżeli będziecie kleić sobie pianki i chcecie, żeby wszystko wyglądało superancko, prosto i fajnie, to najlepiej zamówić sobie takie pianki 20x20 albo 30x30, porysować linię na ścianie, żmudna robota i mam nadzieję, że ja dzisiaj ze swoimi piankami skończę robotę. Że się wyrobię po prostu, a wykładziny już dzisiaj nie położę, nie wierzę w to, no ale zdążyć chociażby z tym do roboty. Robota idzie dość mozolnie, na dzisiaj trzeba zakończyć walkę, zrobi się dość przytulnie, można by było tutaj zamieszkać, tak echo nie gania. I jeszcze jakieś małe niedociągnięcia, to znaczy tam okleić drzwi, ale na drzwi pójdzie cały płat w pionie, pianki, plus dodatkowo jakieś takie małe małości, a potem ta ściana, więc roboty jeszcze trochę zostało, jest już godzina 20, najwyższy czas po całym dniu spędzonym w narkokleju iść do domu. Żaden obcy głos już się do nas nie przedrze. Jak to wygląda z bliska? Trzeba było trochę podrzeźbić tą gąbeczkę na rantach, z tej strony wygląda fajnie, drzwi nie otwierają się superancko, ale o to mi chodziło, żeby jakiś tam opór stworzyć, da się to nie urywając klamki zrobić. Są nieco łopcarapane tutaj, ale swoją funkcję będą spełniać, czyli dźwięki stąd ani stamtąd nie będą się przedostawać, nie będą się mieszały, więc zachowamy sobie czystość głosową. Tak samo te drzwi też obkleiłem pianką zwykłe metalowe, już lekko próchniejące, futryna też lekko próchniejąca. Też nie zachowuje się, to nie zamyka idealnie, trzeba czasnąć, ale nie ma teraz już żadnych odgłosów z zewnątrz. Żaden kur, ani żaden pies nie będzie Karolowi, jak tu będzie nagrywał, przeszkadzał głosowo, więc jest ten kawałek podłogi. No i w końcu widać efekty jakieś, wszystko nabiera całości, ale mnie razi ta lampa, co tutaj jest. Zrobił się nieco ciemno, bo już mamy godzinę 20, a niestety świecące obiekty tylko te dwie żarówki, reszta została powywalana i trzeba zrobić nowe oświetlenie, a w dniu dzisiejszym oświetlenie
nie dojechało. Mam nadzieję, że dojedzie jutro i już będzie, no może nie jeszcze całokształt, bo jeszcze różnych takich pierdół zostanie tutaj do zrobienia, ale całość w dniu dzisiejszym wygląda tak. Już patrząc z perspektywy kamery, wszystko się tutaj będzie zlewało i wszystko będzie dobrze wyglądało, nawet jeżeli chwycimy troszeczkę sufitu czy belki, której przedtem starałem się nie chytać, więc wszystkie te ujęcia będą lepsze. Mam do dyspozycji nawet tą ścianę, fragment tej ściany, drzwi tak samo wytłumione, jedne, drugie. Żyć, nie umierać. Wracam jutro i mam nadzieję, że biorę się za elektrykę. A teraz pozostało jeszcze zrobić testy balistyczne, bo już część świetlówek założona, część dużo, 9 świetlówek założone, kupiłem 20, bo nie wiedziałem, czy będzie nie za ciemno, nie za jasno. No, mam ze sobą w ręce świetlówkę i jak widzicie, teraz jestem niedoświetlony od dołu, a teraz jestem doświetlony, ale jak się tak doświetlę, to będę ciężko patrzeć w obiektyw przez 8, 10, 12 godzin, więc trzeba poszukać jakichś kompromisów, porozmieszczać tak światło, żeby było dobrze i dało się przez długi czas i skutecznie pracować. Lecimy dalej z oświetleniem. Technologia rodem z NASA, czyli trzeba było obrócić świetlówkę, zrobić do niej reflektor, a wszystko po to, żeby gardziel i twarzyczka była ładnie doświetlona, żeby wszystko było doświetlone od dołu, ale żeby można było patrzeć przez długi czas w tamten obiektyw. Jak to wygląda od drugiej strony? Trzeba sobie jakoś radzić. Jest tutaj tekturka po prostu od oprawek LED poklejona taśmą. Bo szczerze jest na tyle, na ile powinno być. Jest to sztywne. Tutaj mamy dwie obejmy, duże takie cybanty do rur od wentylacji. No i co? I całość jest, nie waży jakoś hiper więcej niż sama świetlówka, która waży tyle co nic, a działa. Bez tego byłoby bardzo słabo, więc jeżeli chodzi o oświetlenie, to mam nadzieję, że to jest ostatnia rzecz, jaką trzeba było zrobić. Łącznie mamy tutaj tą świetlową 10 świetlówek. Myślę, że ta świetlówka też się przyda, jak będziemy robić przebitki wewnątrz klimatyzatora, żeby równomiernie doświetlić zarówno z prawej, z lewej, od dołu i od góry obiekt, który chcemy kamerować. I tym oto magicznym sposobem dotarliśmy do końca naszej opowieści pod tytułem jak zrobić sobie studio. Wszystko przygotowane, jutro nagrywam pierwszy klimatyzator w tym studiu, w tym całym zestawieniu. Co jeszcze się podziało tutaj? No, przyszła dykta, do której będziemy kręcić jednostkę wewnętrzną. Po cóż to? No po to, żeby widzieć, jak klimatyzator odstaje górą, dołem i w ogóle. Doszły nogi, doszła listwa. Po co jest ta listwa? Po to, że jak haczymy belki w tym miejscu, będzie się spierać o listwę i nie będzie wgniatać pianki. Tak samo przesuwając nogi prawo-lewo, zmieniając rozstaw, też nie będzie żadnego problemu. Ze stolikiem nic się nie zmieniło. Trzeba tu jeszcze troszeczkę poodkurzać stolik, przetrzeć szmatą. Jeżeli chodzi o centralną część cameringu, no to co się zmieniło? Przyszło oświetlenie. Przyszła piękna kuweta na obiektywy, po to, żeby trzy obiektywy mogły się tu zmieścić. Dwa są potrzebne do kręcenia, trzeci odkręcamy z aparatu, ciach wkładamy i wszystko ma swoje miejsce. Wyciągamy ten, który jest potrzebny, zakładamy do aparatu i gra i buczy. Jeżeli chodzi o tą stronę, uchwyt do telefonu, do sterowania jazdą. Tutaj mamy gniazdko, przedłużacz. Zwał jak chciał, załączany, załącz, wyłącz, kabelek do gniazdka. Już nie chciało mi się robić dodatkowego jakiegoś tam naciągania i tak dalej, na przykład jechać do tego gniazdka, żeby ten kabel był od góry. Nie będzie to przeszkadzać, to jest jeden ruch, tak naprawdę on już w kadr nie wchodzi. Co tutaj będziemy mieli? Ładowanie jazdy, czy tam ładowanie telefonu. Aktualnie jazda się ładuję, sprawdzałem, jak wpływa ruch jeszcze samej jazdy, jak ona dynamicznie rusza i dynamicznie się zatrzymuje, czy bardzo się to rusza, i powiem szczerze, nie zauważyłem jakichś strasznych
straszności pojawiły się na górze, jeżeli chodzi o przeciwwagę tuningi. Tuning polega na wydłużeniu tego ramienia, czy odjechaniu przedtem to było w tym miejscu, kółeczko teraz jest nieco dalej. Po co? Po to, żeby ten odważnik, który też został zmieniony, nie obijał się za bardzo tutaj o tył, nie masakrował wszystkiego. No, najlepiej to by było w ogóle odjechać gdzieś w kosmos, zrobić tu jeszcze dźwignię dodatkową i wtedy, żeby ten odważnik mógł się kręcić. No, zastąpiło nam to fajnie tutaj obciążenie, które jest wymagane. I teraz jedną ręką mogę wyregulować ciach, jazda się zatrzymuje, spełnia swoją funkcję. Na razie gąbeczki przyszły, po co to wszystko? A po to, że jak ruszę, to żeby mi się to metalicznie nie obijało o całą jazdę. No i co? Efekt myślę, że uzyskany, czyli chcę sobie gdzieś dojechać, chcę na przykład robić sobie jednostkę wewnętrzną, chcę robić przebitki jakiegoś szczegółu, dojeżdżam, jest za nisko, ciach, lecę troszeczkę w górę, pyk, pyk, pyk i mogę zacząć nagrywać, czyli dotrwałem, a reszta rzeczy, które trzeba zrobić, wyjdzie w praniu. Jestem bardzo zadowolony, że w końcu nastąpił koniec tego całego teatrzyku i można zająć się tym, do czego to studio jest stworzone. Więc do zobaczyska!